Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem, uwaga, z moim bratem Dawidem. Wybieramy się do Krakowa na Dawida pierwszy koncert w życiu, tak? Pierwszy. Oczywiście pierwszy, nie... poważny koncert. Poważny, bo tak, bo nie liczymy takich koncertów, wiecie, typu polskich artystów, które są gdzieś tutaj, wiecie, tak na jakichś festynach czy coś. Tylko taki koncert z prawdziwego zdarzenia. To będzie mój drugi koncert. Pierwszy raz byłam na Enrique Iglesiasie, to już na moim kanale jest vlog nagrane. A dzisiaj wybieramy się do Krakowa na koncert. Uwaga, uwaga! Albono i Romina Power. Jeżeli ktoś mnie ogląda długo, to wie, że piosenka Felicita jest moją ukochaną piosenką z dzieciństwa. Moja ukochana piosenka z dzieciństwa to Felicita. Każdym razem gdzieś ją słyszę, to po prostu płaczę i się wzruszam. I bardzo chciałam iść na tych artystów, dlatego że jest to po prostu moje dzieciństwo i nie wyobrażam sobie na takie coś nie iść. A z racji, że nikt nie chciał ze mną iść, nikt. Wojtek nie chciał, bo ten... To słuchajcie, musiałam tak Dawida przekupić, że zapłaciłam za jego bilet, żeby go zabrać z sobą. Jak zawsze, korupcja, wszędzie korupcja. Jak zawsze mi każdy odpowiada, nie moje klimaty. Ale uwierzcie mi, Dawid, ty mi też uwierz, że po dzisiejszym koncercie jeszcze mi podziękujesz, że ci sprawiłam taki zajebisty wieczór. Ten koncert odmieni moje życie. Co? Ten koncert odmieni moje życie. Tak, myślę, że tak. A teraz co? Jedziemy na pewno... Możemy tu. Na pewno trzeba stanąć na kawkę i ja na śniadanko, bo Dawid już jest śniadanko, ja nie jadam. Śniadanie to jest podstawa, kobieto. Tak, ale nie miałam czasu. Trzeba było się ogarnąć. Kobiety wybierają najpierw makijaż, ogarnięcie się, a dopiero potem wybierają jedzonko. Także zapraszam was do oglądania dzisiejszego vloga. My do Krakowa mamy ile kilometrów, Dawid, z Sącza? Jakieś 80. 80 km do Krakowa, a w ogóle koncert jest o 18. Teraz mamy godzinę w pół do 9. Jedziemy tak wcześniej, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro jedziemy już do Krakowa, to spędzimy sobie taki dzień w Krakowie, wybierzemy się gdzieś na obiadek i może pójdziemy na jakieś zakupki. Także zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się spodoba. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Już jesteśmy w Krakowie, jesteśmy właśnie w Bonarce. Dawid zaparkował i idziemy sobie na jakiś shopping, co? Tak, zdecydowanie. Zobaczymy, co nam w łapki padnie. Mamy bardzo dużo czasu. 45. No tak. Mamy bardzo dużo czasu, także jakieś zakupki wlecą fajne. Ledwo wyjechaliśmy schodami i już zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, bo jest coś takiego jak sklepik Fana i tu są różne rzeczy Marvela, a ja kocham, po prostu uwielbiam Deadpoola, to jest mój ulubiony bohater Marvela i jestem strasznie zajarana, tak patrzę, to jeszcze nie wiem, czy czegoś nie powiem po prostu. I Wojtkowi, Star Warsu, wszystko tu jest, także super, bo ja zawsze takich rzeczy szukam na prezenty świąteczne. Masz, tutaj masz antystresową piłeczkę w kształcie Deadpoola. Dobra, patrzymy. Come along with me. Do you wanna... Mówiłam wam, że jestem fanką Deadpoola. Daj, pokaż co to jest. Jak żyć? Boże, moja ukochana bajka z dzieciństwa. Ja w ogóle zawsze mówię, że 60 zł za podkoszulek to jest bardzo dużo. No nie? Naprawdę to dużo za podkoszulek, ale... No aż... Jezus Maria. Ja wiem, że to jest dużo, ale... Sorry Wojtek, taki mamy klimat. Nie, ona jest po prostu przepiękna. Sorry, ale ja biorę. Zakochałam się po prostu i jak już się kobieta zakochała, tak koniec, nie? Idziemy jeszcze po tę bluzę, nie bluzę, tylko pod koszulek Deadpoola. My już właśnie wyjechaliśmy z galerii. Przyjechaliśmy do galerii, to była która godzina mniej więcej? Nie wiem,
11? 10 coś. 10, 11 przed południem i powiem wam, że było fajnie, nie było takiego ruchu. Teraz mamy godzinę 13.30, już koło godziny 13 zaczął się tak niesamowity ruch w Bonarce, że wyglądało to mniej więcej tak, jakby już był tydzień przed świętami. Była już jest taki, ludzie się szykowali, tak, ale już jest taki szał, przez to, że tak te święta są jakby coraz częściej pokazywane już tak w listopadzie, już przed samym nawet grudniem, to ludziom też się tak przedstawia w głowie. Co? To ludziom się już przedstawia w głowie, że już też wcześniej kupują prezenty. W sumie ja też tak mam, bo też z Dawidem chodziliśmy po sklepach i też w sumie tak kupowałam, robiłam zakupy pod kątem właśnie prezentów świątecznych. Nie pokazałam wam wszystkiego, bo za dużo by tego było, za dużo materiału. A po co, po co? Byliśmy w starej mydlarni, kupiłam sobie woski, Yankee Candle, kule do kąpieli, także fajnie. Byłam też w sklepie Pinko i przymierzałam torebkę, ponieważ przymierzam torebkę, do której się przymierzam się do zakupu torebki Pinko, tej klasycznej, czarnej, ponieważ niesamowicie mi się podoba. Także już trzeba powoli pieniądze na nią zbierać i sobie sprawię taki prezent. Chyba, że Wojtek mi wcześniej sprawi. Nie no. Tak, a teraz wyjechaliśmy z galerii i wybieramy się na Stare Miasto. Coś sobie zjeść przed samym koncertem. Już tak, Dawid, co, nastrajamy się na koncert. Ja widzę, że on się nie może doczekać. Ale już jest coraz lepiej, bo jeszcze... Cały czas w głowie mi grają piosenki, kurde, Felici, tak. Jeszcze kilka miesięcy temu było tak, że kiedy kupiłam bilety, to Dawid czuł jakby bardziej za kary ze mną jechał, tak mam wrażenie. Ale czuję, że idziemy w dobrym kierunku, jest coraz lepiej i naprawdę będziesz zadowolony po tym koncercie. Ci gwarantuję świetną zabawę. Nigdzie się tak dobrze nie wybawisz, jak na imprezie ze swoją siostrą. Jesteśmy już pod Tauron Areną, zaparkowaliśmy samochód. Do koncertu pozostało półtorej godziny, także my już się powolutku zbieramy, idziemy do środka. Cieszę się niesamowicie, cofniemy się, Dawid, do czasów dzieciństwa, kiedy to rodzice puszczali te piosenki, a my wtedy mówiliśmy, czego wysłuchać, jakiś staroci, a teraz po prostu tego się słucha z taką przyjemnością. Przynudzam, tak? Dobra, jak coś to aparat zostawiam, zmieniam na telefon, aparatu wnieść nie mogę, także mam nadzieję, że telefon i tak będzie okej, jakość, już się plączę się. Idziemy? Zimno, nie? Zimno, idziemy, jeżeliście na miłej zabawy. Tak, nas zaskoczył pogodą. Tak, zimno. Lecimy, Dawid. Zaraz się nam zrobi ciepło. Wyżej, nie widać biletu. Ej, patrzcie normalnie, kurwa. Aś, patrz normalnie. Ja myślałam, że ja mam przekonana, że to robisz tak. Dawid, dobra. Nie robisz się debila, masz. Nie robisz zezda. Co? Nie robisz zezda. Chodź, co szybko stać. Ale już to jest najgorsze, że ja nie robię. Dobra, chodź. Bo to przez dawaj, to, przez dobra, tą lampę. Dobra, tak, chodź. Odwróćcie. Dobra, okej. Okay. Zrobiłem na tle tej lampy. Gotta do something, get it right. Gonna keep on running, grab the fun and live it live. And tomorrow's far away. Should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something. Let us show tonight. Na Tauron Arenie zbiera się coraz więcej ludzi. Tutaj mamy scenę, a my z Dawidem siedzimy. Uwaga! Tu. Tutaj, bardzo blisko sceny, także będziemy wszystko pięknie widzieć. Nie mogę się doczekać. Whoa.
di pinto, di blu, felice di stare qua giù a Cracovia. Vi amiamo. Ah, anch'io. Anche te, è al plurale, non è al singolare. Cojame vas. Sì, cojame vas. Cojame vas. Sarà una storia d'amore per un mondo migliore. Ed io sono felice quando ti ricordi di me. Felicità.
godzina 26. My właśnie przyszliśmy do samochodu po koncercie. 26. 20:36. My właśnie przyszliśmy do samochodu i zbieramy się do domu. Jesteśmy już po koncercie. Dawid, teraz oficjalnie cię mogę zapytać, bo nie pytałam wcześniej. Jak wrażenia? Mam w ogóle takie uszy, teraz wszystko uczysz? Masz takie uszy, taki szum? No. Dobra, jak po koncercie? Jestem zadowolony. Coś więcej? No, czy żałujesz? Nie żałuję. Co ci się najbardziej podobało? Albana i Romina Power! Najbardziej to mi się podobał ten pan na początku, co na gitarze grał. Nie, powiedz w koncercie, co ci się najbardziej podobało? Co zrobiło na tobie takie wrażenie, że wow, nie? Powiemy tak samo. Nagłośnienie, muzyka w ogóle, jak była zrobiona, oświetlenie wszystkiego, było wszystko, sceneria cała była pięknie zrobiona, tło, te filmiki takie, co były robione. Tak, filmiki w tyle puszczane, ich tak, za młodu i w ogóle, no. Mi najbardziej, znaczy w ogóle kopara opadała, bo kiedy Albano wyciągał tak, wiecie, mocno głosem, tak, wysoko do góry, po prostu ja robiłam takie oczy, jak nagrywałam. Tak. Wow, długo wow. Jeszcze, nie? Jezus, tak jaki trzyma. Potężny głos, to jest niesamowite. I naprawdę szkoda, że nie da się telefonem uchwycić tego wszystkiego. No nie da się, telefon tego nie uchwyci, to jest po prostu niesamowite to było. Prześwietne. I oczywiście usłyszałam swoją piosenkę z dzieciństwa Felicita i nic więcej do szczęścia mi nie było trzeba. Zresztą widzieliście przed chwilą moją reakcję, po prostu popłakałam się jak dziecko, ale ta piosenka zawsze tak na mnie działała i usłyszeć to na żywo to było po prostu coś. Ja aż teraz się wzruszam, niesamowite. No i cieszę się, Dawid, że mogłam dzisiaj z tobą ten wieczór spędzić i być na tym koncercie. Vice versa. No, super. Także wracamy teraz do domu. A w ogóle, co jeszcze? Pianista zagrał Mazurek Dąbrowskiego. Tak. To było też wow. Jeszcze jedna rzecz, bo ja tak chwalę, że jestem zadowolona, że wszystko mi się podobało, ale nie wspomniałam o jednej rzeczy, która nam się nie podobała, czyli organizacja, nie wiem, kto się tym zajmuje i w ogóle... Organizacja ochrony, bo wygląda... Fatalnie było. Tak, wyglądało to tak, że w ogóle nie było żadnych barierek, tak więc ktokolwiek mógł sobie bez problemów biec na scenę, gdyby go nikt nie powstrzymał, a ochroniarze też byli tacy, że jednym zwracali uwagę, innym nie zwracali uwagi, dobra, staraj się zwracać uwagę, ale był już taki moment na samym końcu, że grupa ludzi się zebrała pod sceną i tak zaczął każdy dolatywać pod scenę. Zrobił się tłok, więc z miejsc siedzących zrobiło się golden circle tak naprawdę. Ja też podbiegłam na chwilę pod scenę. Myślałam, że uda mi się, że Albano albo Romina złapią mnie za rękę, bo tak wiecie, łapali, dawali autografy. Niestety mi się nie udało, więc tu, jeżeli chodzi o organizację od strony ochrony, to była właśnie kiepska. Bo nie powinno tak być właśnie, że wiecie, jest taka samowolka. Później jeszcze widzieliśmy z Dawidem, że były takie w ogóle jakieś, nie wiem, babki ubierane w ogóle w kapelusze, takie jak ma Albano. Takie w ogóle, że one biegały wszędzie, latały z balonami, jakieś naprawdę... 100% to były Włoszki. To jest 100% Włoszki, tak, bo mówię po włosku. Pokręcone totalnie babki w ogóle. Zawsze się musi ktoś taki znaleźć na koncercie, to normalne. I one później, jak już koncert się praktycznie skończył, nie wiem jak one to zrobiły, ale myknęły ochronie i pobiegły za scenę, żeby złapać się pewnie z Albaną i Rominą, także nie powinno tak być. Ochrona powinna trochę powinny inaczej na takie coś reagować. Płotki wszędzie przed. Tak, i ochroniarze powinni wszędzie stać, a nie tak, że stoją sobie tylko na sektorach, a przy scenie na przykład tak mało kto stoi, nie? Żeby kogoś zatrzymać, nie? Gdyby był jakiś silny chłop, spokojnie mógłby biec na scenę i cokolwiek... Tak, zwłaszcza ten pan, który prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i cały czas się kłócił z tą biedną panią i go i tak wyprosili, a wcześniej jeszcze podczas hymnu kazał wstawać, to było tak po prostu żałosne. Tak. Podszedł do tych dwóch pań, które siedziały w sumie obok nas, siedziały, one miały przepustki też jakieś, bo widać było, że miały jakieś takie plastikowe, jak to się nazywa? No takie przepustki, no, przepust, nie, tak, za kulisy coś takiego. Tak, coś takiego i to były Włoszki, nie? Gość podszedł do nich, zaczął im śpiewać, darł się im do uszu, śpiewając hymn. Tak, dając sygnał, że mają wstać i mówił, że mają wstać. Też, nie, to było bezczelne i to było takie pokazanie takiego buraka z siebie, no, po prostu i postawienie Polaka w takim świetle słabym. Mi się wstyd zrobiło, tak, jak dokładnie. Patrzyłem na tą sytuację i no, po prostu chętnie aż, nie wiem, przeprosił te panie po prostu. No wiesz, dokładnie, to było naprawdę takie buractwo totalne. No a Dawid, Burger King. Gdzie jest Burger King? Nie wiem, że... Chcemy? Nie.
Nie wiem, jak chcesz. Nie, chyba średnio. Ja bym wolał jechać do Brzeska na Maka, przed dobrze. Brzeskiem. Okej, okay. jeżeli chodzi o to, to taki minus naszym zdaniem. Ja już kończę dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. My wracamy do Nowego Sącza, do domku. I widzimy się w następnych vlogach. Nie zapominajcie subskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać, jak Wam się vlog podobał. I do zobaczenia.